Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Meto. Witam was w kolejnym odcinku informacyjnym na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam przekazać kilka ważnych informacji, które jakie zmiany zajęły na moim kanale i w ogóle co się będzie działo. No i też mam do pokazania wam tu jedną informację dotyczącą dodatku do Farming Simulator 17, którego już pewnie każdy widział. Ale ja wam powiem, również przedstawię jakoś tam, jak to wygląda w moim odczuciu. Dobra. Zaczynamy więc od początku. Od razu chcę wam zaświadczyć, że sezon drugi, Farming Simulator 15, zostaje w tym odcinku zakończony. No niestety, no przepraszam. Jeżeli ktoś liczył, że ten sezon jeszcze wróci. No, ja też liczyłem, no ale szczerze wam powiem, że nie chcę mi się teraz tego wszystkiego ogarniać, bo mamy już nowe All Streams, nowy sezon drugi i po prostu nie chciałem się ogarniać tego już tego starego sezonu, dlatego stwierdziłem, że zakończę go. On tam ma blisko chyba 60 odcinków, tak czy siak, także to jest już i tak ogrom. Oczywiście, jeżeli chcielibyście, po pierwsze, jeżeli chcielibyście paczkę modów z tego sezonu oraz chcielibyście, nie wiem, jakieś podsumowanie krótkie, coś takiego, no to oczywiście mogę to jeszcze zrobić. Napiszcie w komentarzu oczywiście swoją opinię na ten temat. Ja tam oczywiście poczytam i będę wiedział, co mam zrobić. Dobrze, w każdym razie. Tak jak mówiłem, sezon drugi z Farming Simulator 15 zostaje zakończony. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w tym sezonie i w ogóle jesteście wielcy, nawet to był sezon, na którym no, mogę śmiało powiedzieć, że się wybiłem na YouTubie, no bo tutaj odcinki miały ogrom wyświetleń i to było naprawdę bardzo miłe, te wszystkie miłe komentarze. No, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za ten sezon. No i przechodzimy dalej. Farming Simulator 17, czyli pierwszy sezon na moim kanale, również zostaje zakończony. Dlaczego? Bo save przepadł, a poza tym ten sezon jakoś tako, no, nie przemawiał do mnie, nie przemawiał też do ludzi, z którymi grałem i no po co nagrywać coś na siłę, tak? Jeżeli się to nie podoba, no to po prostu nie będę tego nagrywał. Również dziękuję wszystkim za pomoc. Tutaj odcinków było bodajże 7. Teraz jeszcze zobaczymy. Tak, było 7 odcinków. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy również mi tu pomagali. No i myślę, że jeszcze kiedyś taki sezon powstanie, taki większy, taki konkret sezon już powstanie, no ale to na razie musimy skończyć All Streams. A co do 15, jeszcze dopowiem, że możecie się spodziewać 15, bo pojawi się 15. Prawdopodobnie będzie to polska wieś, 15. Taka mała, tradycyjna, można powiedzieć. Także na pewno się pojawi. Jeszcze nie wiem z kim i jak to będzie rozegrane. Jak się dowiem, to będzie wszystko przedstawione w filmie i to będzie wtedy już trzeci sezon z 15, już taki też konkret sezon. Także myślę, że tam 15 jeszcze wróci na mój kanał. Dalej. Tak jak mówiłem, 17 również pierwszy sezon, czyli z mapy Gold Quest Wally, uważam za zakończony. Nie wiem, jeżeli też chcielibyście paczkę modów i nie wiem, ewentualnie save'a nawet mogę wam dać. No jeżeli byście chcieli, no to jasne, nie ma żadnego problemu. W takim stanie, jakim to teraz jest, to mogę wam to wszystko oddać. Także oczywiście napiszcie opinię w komentarzu, ja wszystko będę czytał i jeżeli coś takiego się przyjmie, no to oczywiście będę chciał wam to udostępnić. Dobrze. Oczywiście z All Streams z 17 nic się nie zmienia. Wszystko będzie tak, jak jest i mam nadzieję, że się to pociągnie jeszcze dalej niż 15. Już mamy około chyba 20 odcinków. Teraz zobaczymy.
Zaraz zobaczymy. No już mamy 15 odcinków tego sezonu, także to już jest całkiem sporo. Także myślę, że będzie ich jeszcze więcej i przede wszystkim czekam na to, aż będziemy mogli się całą ekipą spotkać i w końcu nagrać taki już konkret odcinek, bo no niestety nie ma czasu, no bo każdy ma swoje zajęcia. Teraz ja mam ferie, ale znowu Adik ma pracę. Pawlo również chodzi do szkoły, także no kurczę, jest ciężko. No. Trzeba się czasem tam w weekendy zgrywać, ale to spokojnie na pewno się poradzi. Dobrze, coś jeszcze chciałem dodać. Dodatek. Dodatek Kun. Kun DLC, pewnie już każdy o nim słyszał, no premiera 14 lutego 2017 roku, czyli już niedługo. Właściwie jak teraz to nagrywam, to za dokładnie 3 dni. No i tak, pokrótce tutaj powiem, wykorzystam to zdjęcie, które tutaj mamy. No jak widzicie, tu jest z tego co wiem, to jest udostępnionych 18 maszyn. Także jeszcze chwilę policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Na obrazku jest 17 maszyn. Chyba źle policzyłem. Sześć, osiem. Tam być może coś leży jeszcze, za tym tutaj, ale nie widzę. Tak, tam coś leży jeszcze. No tak, czyli to będzie 18 maszyn. Coś musi być bardzo małego, którego tutaj nie ma. Co to może być? Nie wiem. Tutaj policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Tutaj jest 18. No dobra. Tam coś pewnie leży, no nie wiem. Jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, to pewnie się dowie. Raz, dwa, cztery, pięć. No tak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5. Nie no, kurwa, zaraz widać, że jestem chujowy z matematyki, nie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No 17 jest jak chuj, no. Dobra. Nieważne. Ogólnie dodatek zamierzam kupić, jeżeli. No, na pewno najpierw przetestujemy go tutaj wspólnie z Adasiem. Ale zamierzam jak najbardziej kupić, także jeżeli. Również, drogi widzu, zamierzasz kupić ten dodatek, no to oczywiście napisz w komentarzu. A ja ci tam, nie wiem, zostaję serduszko. A pokrótce omówię maszyny. No, tutaj w końcu doczekałem się maszyn Kun i przede wszystkim będzie można tutaj stworzyć Combiner Venta, tak jak ja to nazywam. Combiner Venta, czyli połączyć trzy maszyny w jedną. Tutaj było przedstawione na obrazku, ja teraz tylko przelecę. O, widzicie, tutaj jest możliwość nawożenia, plonie, no, jakieś tam prasoowijarki. Owijanie bel kwadratowych to w ogóle jest już szok. I tutaj mamy przedstawione cztery maszyny, właśnie cztery maszyny połączone w jedną, które nawożą, orają, użyźniają glebę oraz sieją. Oczywiście wszystko jest tam przeprowadzane bardzo sprawnie. No, niestety tu jest agregat czterometrowy, jest to ogólnie można powiedzieć, pod władzą tego ciągnika dość dużego, no ale będzie to jak najbardziej bardzo efektywne. Także jak mówiłem, jest to tak ten gruber, czyli ta imitacja pługa. Dalej mamy bronę wirową, agregat. Tutaj mamy dalej talerzówkę. Jakąś taką mniejszą, tutaj jest większa talerzówka. O szerokości 6 metrów. Tutaj mamy jeszcze,
Co to jest? To jest siewnik kultywatorem jakiś tutaj. No tak, zgadza się. Siewnik z talerzówką. Taki nieduży, wymaga na moc 110 koni, czyli naprawdę mały. To fajnie, fajnie. Czekałem na takie maszynki. Tutaj mamy oczywiście ten zbiornik na nasiona oraz nawóz. Tutaj jest sam siewnik, węta. Ten oczywiście, jak on ma, kurde, pneumatyczny. Tutaj mamy siewnik, to jest chyba siewnik do kukurydzy i buraków. Tutaj mamy zbiornik na oprysk, na przedniego tuza. Pojemności 1500 litrów, to dość sporo. No i mamy ten opryskiwacz, który mnie najbardziej ciekawi. No, on jest po prostu super. Strasznie mi się podoba. Jestem ciekaw, jak on będzie współpracował w grze z tym czymś. Zobaczymy. Dalej mamy, w końcu mamy opryskiwacz, który jest na cienkich kołach, no bo te opryskiwacze w grze, no nie oszukujmy się, ale te koła nie są cienkie. I delikatnie, no to powinno być poprawione, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby opryskiwacz miał szersze koła niż traktor. No ale niestety, tak to zostało przełożone. I tak to już jest. Tutaj mamy właśnie opryskiwacz półzawieszany. No i to jest ciekawe, już kurczę, 36 metrów. No tutaj mamy oczywiście rozsiardu nawozu prawych akcji. Jestem ciekaw, ile on 24 metry, a to standard. Producent, tutaj mamy kolejnego kosiareczkę Kuna. 4,3 metra, 80 koni, no. Jestem ciekaw. Taką kosiareczkę ma mój sąsiad właśnie. Taki New Holandzik w niej chodzi. I mamy kolejną jakąś przetrząsarkę Kuna. Szerokość pracy prawie 9 metrów. No ciekawie, ciekawie. To jest chyba zgrabiarka. Ta ślimakowa taka. Też jestem ciekaw, jak to będzie działało, bo nie widziałem w życiu takiej zgrabiarki na oczy. I nie wiem, jak to będzie działało w grze. Zobaczymy, bo też jestem ciekaw. 9 metrów, no już konkret. Mamy owijarkę do bel. Owijarkę do bel okrągłych oraz kwadratowych. No to jest już mega ciekawe. Strasznie mi się podoba i chcę czekać i chcę tylko zobaczyć, jak to będzie działało. Chcę to sam przetestować. Mamy oczywiście prasę. Tą wysokiego zgniotu. Nieduże zapotrzebowanie na moc. No to fajnie, fajnie. No i mamy prasę owijarkę taką, która również ma bardzo małą zapotrzebowanie mocy. No to no ja chcę to zobaczyć. Naprawdę chcę to zobaczyć, bo maszynki są takie typowo, można powiedzieć, w moim rozmiarze, bo ja bardzo lubię takie mniejsze maszyny. I lubię takie właśnie zastosowania typu właśnie kombajner Venta, czyli coś, z czym się łączy i pracuje. O, pozdrawiamy Katfana. W każdym razie. Trochę się rozgadałem na ten temat, bo już to pewnie wyszło z 10 minut, 13 minut. W każdym razie, dziękuję Wam oczywiście za ten film. Jeżeli obejrzeliście i dotrwaliście do końca, no to oczywiście napiszcie, co sądzicie o dodatku. Napiszcie oczywiście, jak mówiłem tam, jeżeli chodzi o sprawy save'ów i modów, czy mam udostępniać, czy nie. I ile osób by to chciało, no to ja oczywiście to udostępnię, jeżeli zostanie wyrażona taka opinia, no żebyście po prostu to chcieli. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie, już takim prawdziwym z LS-a. Na razie, cześć.